powiedzieć wam troszeczkę o naszej wspólnocie. Przede wszystkim to, co dzisiaj tutaj zobaczycie, to nie jest przedstawienie, a my na pewno nie jesteśmy aktorami. Jesteśmy chłopakami, którzy przez większość swojego życia byli zagubieni w narkotykach, w alkoholu czy w innych nałogach i żyli daleko od Boga. Sam mogę powiedzieć o sobie, że przez większość mojego życia nie było w moim sercu miejsca dla Pana Boga, miejsca dla Pana Jezusa i na pewno nie byłem człowiekiem szczęśliwym. Nasza wspólnota Cenacolo została założona przez włoską siostrę zakonną, matkę Elwirę Petrozzi, która oprócz tego, że poczuła powołanie, poczuła też drugie powołanie w tym powołaniu, co było tak naprawdę pomoc osobom uzależnionym, pomoc osobom zagubionym. Na początku, kiedy otwierała naszą wspólnotę we Włoszech, to miał być tylko jeden dom. Chciała pomóc garstce młodych ludzi. Nasza wspólnota z czasem rozrosła się na Medjugorje, na inne kraje Europy, nawet na Amerykę Południową. Mamy dzisiaj około 70 domów na całym świecie i niektórzy z nas, którzy po kilku latach odzyskali wiarę, odzyskali życie, mają pragnienie, żeby pomagać innym. Jadą na przykład do naszych domów misyjnych i pomagają dzieciom, które nie mają nikogo. Dzieciom, które są biedne, które żyją na ulicy. Nasza wspólnota żyje z Bożej opatrzności. Matka Elwira, kiedy ją zakładała, powierzyła wszystko Panu Bogu i modliła się tymi słowami. Mówiła: Panie Boże, Ty bądź dla tych młodych ludzi ojcem, pokaż im Twoją miłość, Twoją opatrzność, to, że się o nich troszczysz, a ja swoją pomocą będę starała się być dla nich matką. Dlatego w naszych domach nie kupujemy żywności, nie kupujemy ubrań, nie kupujemy produktów higieny. To wszystko, co mamy, mamy z opatrzności, od dobrych ludzi, od Pana Boga. Na tych jasełkach, po jasełkach tak naprawdę, będzie można nabyć własnoręcznie wykonane przez nas różańce, obrazki, krzyże, książki o naszej założycielce, o naszej wspólnocie. Tak jak powiedziałem, żyjemy z opatrzności. Te pieniądze, które zbieramy, mamy później, żeby opłacić rachunki za prąd, za wodę, za gaz, czy mamy pieniądze, które są nam potrzebne na paliwo. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, to nie jest przedstawienie i my też staramy się tego nie przeżywać jak przedstawienie. Tak jak powiedziałem, przez większość mojego życia brałem narkotyki, piłem alkohol i myślałem, że jest to tylko choroba, że problemem jest to, że kiedy wyrwę się z narkotyków, będę człowiekiem wolnym, będę człowiekiem szczęśliwym. Jednak nie rozumiałem, że tak naprawdę ja byłem smutny, to było coś więcej. To nie było tylko uzależnienie od substancji. Ja byłem smutny przez wiele rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu. Przez to, co stało się w dzieciństwie, przez cierpienie, które może miałem w mojej rodzinie, przez tak naprawdę przez brak wiary, przez brak Pana Jezusa w sercu. Później w moim życiu przez wiele lat tej drogi szukałem. Byłem w różnych ośrodkach, lekarze nie byli w stanie mi pomóc. Kiedy przyszedłem do wspólnoty, tak naprawdę zacząłem się modlić, bo wszyscy inni chłopacy się modlili. Ja w to nie wierzyłem. Klęczałem przed kawałkiem białego chleba i nie rozumiałem dlaczego. Robiłem to, bo wszyscy to robili. Jednak z czasem zobaczyłem, że właśnie przed tym kawałkiem białego chleba, który głęboko wierzy, że jest to Pan Jezus, który rodzi się codziennie, narodził się teraz, w tym czasie Bożego Narodzenia, ale rodzi się codziennie w naszych sercach, to właśnie On każdego dnia mi pomaga. To właśnie On każdego dnia daje mi szczęście. Tak jak mówię, w moim życiu było wiele momentów i myślę, że w życiu każdego z nas, jak nas tu dzisiaj zobaczycie, było wiele momentów, kiedy może nie piłem alkoholu, czy nie brałem narkotyków, ale ta pustka była zawsze. Byłem egoistą, byłem smutny. Nic nie dawało mi prawdziwej radości. I właśnie modląc się na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, przed Panem Jezusem, zrozumiałem, czym jest prawdziwe szczęście. Na pewno z tego miejsca chciałbym podziękować szczególnie Matce Elwirze, założycielce naszej wspólnoty,
za to, że dzięki niej, dzięki Panu Bogu odzyskałem prawdziwe życie, odzyskałem w życiu radość. Myślę, że to przedstawienie te jasełka na pewno pomagają nam przeżywać naszą wiarę w sposób inny, w sposób głęboki. Ja cały czas robiąc to staram się pamiętać, że to nie jest coś, co stało się 2000 lat temu. To jest coś, co dzieje się każdego dnia, ponieważ Pan Jezus urodził się i jest z nami obecny. Towarzyszy mi w każdym momencie mojego życia. Czy w cierpieniu, czy w radości. I ta świadomość pomaga mi być człowiekiem szczęśliwym i wolnym. Także zachęcam Was do obejrzenia tego, co przygotowaliśmy. Jeżeli będziecie chcieli później po jasełkach podejść, jesteśmy tam w tamtym domku. Tak jak powiedziałem, mamy różańce, krzyże, różne inne doktrynaria. Można podejść też, porozmawiać. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, nie radzi sobie z uzależnieniem, też możemy wytłumaczyć, jak do naszej wspólnoty można się dostać. Teraz będziemy już zaczynać, nie będę przedłużał. To tyle. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło świeże. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwach, jak się weselą przy podziale łupu. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdził mocno prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Mieszkałam w małej chatce w Nazarecie. Już niedługo miałam poślubić Józefa. Bardzo czekałam na ten moment. Pewnego dnia rano, zaraz po przebudzeniu, klęknęłam do modlitwy. Jak czyniłam to codziennie. Przymknęłam oczy, skupiłam się
jak zawsze na fakcie obecności Bożej. Gdy byłam zagłębiona w modlitwie o pokój dla siebie, swoich bliskich i wszystkich potrzebujących, nagle usłyszałam głos i zobaczyłam tajemniczą postać, z której wyłonił się anioł. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. To ja mam być matką Syna Bożego? Jak to możliwe, że Bóg wybrał właśnie mnie spośród tysięcy kobiet? Jak to możliwe? Te pytania pojawiały się w moich myślach. Posłaniec Boży dalej wypełniał swoją misję i powiedział mi: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego zwoli Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Poczułam się niegodna tego wyróżnienia. Bałam się, ale słowa anioła mówiły o Bożej opatrzności i mogłam na tę miłość Boga odpowiedzieć tylko słowami: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Józef był skromnym cieśle. Jego życie upływało na pracy w drewnie. Potrafił z niego zrobić wszystko, co ludziom było potrzebne. Nie mógł jednak on pojąć słów Maryi. Przestraszył się. Targały go wątpliwości. Przecież nikt nie uwierzy, że to Syn Boży. Pomyślał, że trzeba uciec przed prześmiewcami, wstydem i ludzką zawiścią. Zapakował swoje ciesielskie narzędzia i postanowił opuścić Nazaret. Jednakże anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka: Oto dziewica, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Elżbieta, choć starsza już kobieta, poczęła dziecko z mężem swoim i oczekiwała go tak radośnie, jak ja oczekiwałam narodzin Jezusa. Gdy przybyłam do niej i powiedziałam jej o mojej radości, Elżbieta rzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy ja z radością zaśpiewałam: L'anima mia magnifica e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całej ziemi. Ten pierwszy spis odbył się, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz. Szli więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania.
Maria, prosimo. Wróciliśmy do Betlejem podczas drogi, nagle się ochłodziło. Męczyłam się coraz bardziej. Dlatego często zatrzymywaliśmy się i chwilką odpoczywałam. Józef mnie pocieszał i dodawał otuchy. Wspierał swoim mocnym ramieniem. Jaką ulgę poczułam, kiedy on wypatrzył pierwszą gospodę. Cóż za radość zagościła w moim sercu. Nie wiedziałam jeszcze, że tam i nigdzie nie znajdziemy noclegu. Wszystko było już zajęte. Przyszliśmy za późno. Widziałam w oczach Józefa tlącą się nadzieję, że jednak gdzieś się uda znaleźć choć tylko miejsce dla mnie. Tak bardzo się o mnie troszczy. Byłam coraz bardziej zmęczona. Wciąż czekałam, że jakieś drzwi się otworzą przed nami. Może serce człowieka. Józef widział, że źle się czuję. Rozumiał, że muszę czym prędzej znaleźć bezpieczny kąt, gdzie mogłabym położyć się i odpocząć. Nie dawał za wygraną. Poprosił mnie, abym odpoczęła i sam poszedł szukać. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Czyńcie dla ludzi to, co chcielibyście, aby i wam czynili. Miłujcie się wzajemnie. Nie miłujcie słowem ani językiem, ale uczynkami i prawdą. Kto przyjmuje jednego z braci moich najmniejszych, nie przyjmuje. Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoiliście mnie. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Boże, czyś Ty do prawdy objawił swe prawdy ludziom? Thank you.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Na świecie było Słowo, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w waszym mieście narodził się Zbawiciel, którym jest Pan. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Dawnymi zapowiedziami na niebie pojawiła się gwiazda. Za jej światłem trzej mędrcy, Kacper, Mesłem i Baltazar, przywędrowali do Betlejem, by oddać pokłon narodzonemu królowi. Kacper składa przykazanie u stóp. Królu Kacprze, pamiętaj o tym, żebyś nigdy nie palił kadzidła u stóp jakiejkolwiek innej istoty, choćby była piękna. Czcij tylko Boga. Dowodem mojej wierności i oddania niech będzie złoto, które składam w darze. Królu Melchiorze, pamiętaj, że władza oraz bogactwo zostały ci dane po to, abyś służył i chronił biednych i bezbronnych. Boże, tak nas ukochałeś, że z miłości stałeś się człowiekiem. Cierpienie i ból dzielisz z nami. Przyjmij mirę na znak, że wierzymy, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem. Królu Baltazarze, pamiętaj, że prawdę odnajdziesz w ukłym spojrzeniu i czystym sercu. Thank you.
świata ogarniętego ciemnością, nadziei, że cierpienie ofiarowane Bogu owocuje miłością, nadziei, że grzesznik skruszony otrzyma przebaczenie, nadziei, że zło nie ma ostatniego słowa, bo dobro zawsze zwycięży. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Zanieśmy tę nadzieję do naszych domów. Zanieśmy Boga ludziom głodnym Jego miłości. Ludzie, 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 lud
Teraz Krystian podzieli się swoim krótkim świadectwem. Dziękujemy za waszą cierpliwość, za to, że jesteście z nami. Krystian podzieli się krótkim świadectwem swojego nawrócenia. Oddaję mu głos. Dobry wieczór wszystkim. Ja mam na imię Krystian, mam 23 lata i przyjechałem z Wrocławia. W tej wspólnocie jestem od około 3 lat. Do wspólnoty wstąpiłem, bo byłem na pewno chłopakiem bardzo zagubionym, który nie widział radości w swoim życiu. Wszystko widziałem na czarno i biało. Nie miałem w ogóle żadnych jakby planów, projektów na moje życie. Pochodzę z rodziny, gdzie zawsze było bardzo dużo alkoholu. Gdzie tata pił do upadłego, mama zawsze pracowała. Tak naprawdę nigdy nie było czasu na rodzinę. Był tylko alkohol, pieniądze, ale tak naprawdę nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy. Nie mówiliśmy o tym, co tak naprawdę czujemy. Na pewno po dłuższym czasie próbowałem to zaakceptować. Ale było tak, że zacząłem szukać po prostu radości w przyjaciołach, w takich przyjaciołach na ulicy. Czyli pierwszy raz marihuana, narkotyki. I było tak, że w środku mnie była taka pustka, której po prostu nie byłem w stanie niczym wypełnić. Narkotyki, alkohol nie pomagały. Po wielu próbach samobójczych zamknęli mnie w szpitalu psychiatrycznym. Powiem tak, że czuję się jeszcze gorzej niż przed samym wstąpieniem. Pasurowali mnie lekami i mówili, Krystian, to ci pomoże. Ja powiem wam szczerze, że czułem się jeszcze gorzej, że po prostu to mnie niszczyło, że po prostu byłem chłopakiem bardzo złym, z bardzo dużą złości w sobie, a najbardziej złości do Boga. Dlaczego? Bo właśnie Jego osądzałem o to, że nie jestem szczęśliwy, że jednak czegoś mi brakuje. Dlaczego wszystkie rodziny mają pieniądze, o nic się nie martwią, a ja jestem sam. Mogę powiedzieć, że nie znałem samego siebie. Nie wiedziałem, kim ja jestem, kim jest ten Krystian, który się budzi. Ja wam powiem, że ja już byłem w takim stanie, że ja się rano budziłem i ja płakałem. Mówiłem, po co ja mam żyć? Czy moje życie właśnie tak ma wyglądać? Czy moje życie ma wyglądać tak, że zaczynam ćpać i się kończę na ćpaniu? Wam szczerze powiem, że dzisiaj wiem, że brakowało mi jedynie Boga i prawdziwych przyjaciół. Bo wstępując do wspólnoty, nie było na pewno łatwo. Nie było łatwo zaakceptować samego siebie i słyszeć prawdę, jaki tak naprawdę jestem. A wam mogę dzisiaj powiedzieć, że ta prawda mnie wyzwoliła. Że dzięki wspólnocie byłem w stanie wybaczyć mojemu tacie to, że nas lał, że był alkoholikiem, że nigdy go nie było w domu. Gdzie to była jedna rzecz dla mnie po prostu niemożliwa, żebym mu wybaczył. A dzięki wspólnocie, jak pierwszy raz klęknąłem przed Najświętszym Sakramentem, zacząłem płakać jak małe dziecko. Tam przed świętami 3 lata temu, też Boże Narodzenie, narodził się nowy Krystian. Razem z Jezusem narodziłem się też i ja. I dzisiaj na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że te święta spędzam w rodzinie, bo w końcu te święta pamiętam. Na pewno dziękuję wszystkim chłopakom, dziewczynom, bo dzisiaj na pewno czuję, że żyję, że mogę wam powiedzieć, że kiedyś nigdy bym nie zatańczył w takim stroju. To mi się wydaje, że tu jakiś cud jest, nie? To nie będę już przedłużał. Dziękuję wam bardzo, że przyszliście i chwała Panu. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo. Teraz zajmiemy wam jeszcze chwilkę. Chłopaki tutaj otworzą bramę. My zatańczymy, będzie jeszcze krótki taniec. Ale zapraszamy was wszystkich do środka i zapraszamy was do wspólnej zabawy, do wspólnego tańca, do wspólnego momentu radości.